Siemanko ludziska, ja jestem Ruralus i dzisiaj ruszamy na Grand Prix Wok motorze Monza. Dlaczego moim rywalem został Sebastian Vettel, a nie Daniel Ricciardo? O tym przekonacie się w dalszej części filmu. Zapraszam. Świetna robota. Jesteśmy, słuchajcie, w garażu. Jestem na piątym miejscu, ósmy Massa, trzeci Vettel. Na szóstym okrążeniu zjeżdżamy ponownie opony główne. Ruszamy już na Main Straight Tor Monza. Jesteśmy już na polach startowych. Pierwszy jest Hamilton przed Nico Rosbergiem. Trzeci jest, słuchajcie, Vettel. Czwarty Ricciardo, piąty Nowak. Szósty Ricciardo, siódmy Alonso, ósmy Massa. Wymieniłem pierwszą ósemkę. Oh yeah. Mam, słuchajcie, nowe ustawienia kierownicy. Mam swojego rywala na ten wyścig. Jak się potoczy całe przedsięwzięcie dzisiaj, przekonamy się. Fatalny start, jeszcze tak chyba słabo nie wystartowałem. Damage moda, muszę bardzo uważać tutaj na Vettela. Byleby Vettela wyprzedzić, to jest najważniejsze. Byleby być przed Vettelem tutaj. Mam, słuchajcie, tutaj jestem w jego tunelu aerodynamicznym. Vettel ma problemy z paliwem. Oj, tutaj było jak niczym Ricciardo w tym sezonie. Udało się go wyprzedzić. Jest! To było najważniejsze w tym wyścigu, wyprzedzić Vettela. Już nawet Ricciardo się z nim uporał, więc miałem sporego farta. Teraz muszę spokojnie jechać do mety. Muszę naprawdę bardzo uważać w tym wyścigu. Dlaczego? Otóż, słuchajcie, mam nowe ustawienia kierownicy. Ustawienia są takie, że jest ona tak czuła, że po prostu, moim zdaniem, jadąc jeszcze z damage modem, po prostu to jest totalny hardcore w tym momencie, słuchajcie. Kierownica jest tak czuła, że na dosłownie lekkie, słuchajcie, ruchy kierownicą powodują skręt. Naprawdę powodują skręt i wpadnięcie w poślizg, więc muszę tak uważać, że to jest coś niesamowitego, naprawdę. Ponadto, słuchajcie, gaz jest tak też czuły, że to jest coś niesamowitego. Muszę naprawdę sporo odejmować gazu, by nie przesadzić. Gdzie jest Vettel? Oj, Vettel szósty dopiero, tam już się, słuchajcie! Alonso ku chwale Ferrari! Wspina do góry. Także muszę naprawdę się nauczyć jeszcze tego stylu jazdy. No, w sumie jest lepiej mi się jeździ nawet w pewnym sensie, bo kierownica jest bardzo dobrze czuła, ale jeździ się potwornie ciężko. Bardzo jest nas sterowny teraz bolid, więc muszę się jeszcze nauczyć tego stylu jazdy i dobrego operowania gazem, bo to jest teraz bardzo istotne. Tego się jeszcze muszę nauczyć, a na tych poprzednich ustawieniach tego brakowało. Bo auto było podsterowne. Jest tak jakby, słuchajcie, byłbym teraz Kimi Räikkönenem, który jest przyzwyczajony do podsterownego bolidu
To ma nadsterowny, nie? Więc muszę się tego też nauczyć. Widzicie, jak jest nadsterowność? Potworna. Także jeżeli będę trzeci, to będzie naprawdę dobrze. Naprawdę będzie dobrze. Jadę nieco też asekuracyjnie. To magiczne ustawienie, które spowodowało takie zmiany, nazywa się Ignoruj typ urządzenia sterującego. Jak ja to kliknąłem, to musiałem wszystko pozmieniać. Force Feedback też musiałem dodać, naprawdę, więc... Czasami może być słychać, że jest Force Feedback włączony. Feedback to się nazywa, feedback. Po prostu ja się normalnie tak boję w zakrętach teraz jeździć, ale mówię, to się muszę naprawdę stylu jazdy nauczyć jeszcze. I to tak na szybko w sumie zmieniałem te ustawienia i się jeszcze nie przyzwyczaiłem tak do końca. Tych mega, po prostu mega nadsterowności teraz. Jeździliście przez 4 lata na podsterownym bolidzie, a dopiero teraz tak naprawdę macie nadsterowny, nie? Dopiero teraz macie dobrze czułą kierownicę i to jest coś strasznego, naprawdę. A dlaczego moim rywalem został Sebastian Vettel, a nie Ricardo? A nie Ricardo. Dlatego, że Ricardo był po prostu najzwyczajniej w świecie za daleko w rankingu. Mogłem sobie wybrać rywala do dwóch miejsc przede mną w rankingu i do dwóch miejsc do tyłu w rankingu. No akurat Rosberg był na tym pierwszym miejscu za tą dwójką. Oj, co tam się stało? Co tam się stało? Vettel, proszę Państwa, uderzył chyba nie Rosberga, tylko w Ricardo. Katastrofa, czyżbym miał tutaj... Ależ tam się porobiło, coś niesamowitego. Czy to jest Vettel, czy Ricardo uderzył? Damage mod. Nie tylko mi sprawia problemy, również IE widzicie, więc... Komputer ma też spore problemy z IE. Ma problemy z damage modem. Jeszcze mam ja problem z nadsterownym bolidem, ale... Mam to na własne życzenie, sam tego chciałem, więc tutaj nie jestem sobie winien. Do stylu jazdy się jeszcze nauczę. Vettel ma chyba zniszczone skrzydło, bo zobaczcie, gdzie on jest na mapie. Był za Ricardo. Oj! Także no, coś niesamowitego. Przede mną w rankingu był Rosberg i Hamilton, a za mną był właśnie Vettel i Alonso i dlatego właśnie wybrałem Vettela. Myślę, że też całkiem nieźle, no ja jakoś nie narzekam. Widzicie, chyba się opłacało, bo już będę nad nim prowadził raczej. Chociaż nie mówmy hop, wyścig jeszcze trwa. A na tych moich ustawieniach naprawdę łatwo o błąd, bardzo łatwo o błąd jest. Jeszcze na tak hardkorowych nie grałem, naprawdę. Ciekawe, jak się będzie jeździć w deszczu, to tego to jestem też sam ciekaw, szczerze wam powiem. I po prostu się modlę, by nie było deszczowego Singapuru, bo deszczowy Singapur to jest chyba najgorsze, co może się trafić. Tak wam szczerze powiem, deszczowy Singapur to jest coś strasznego. To mówi wiele osób i myślę, że ja to też potwierdzę. Deszczowy Singapur by się tylko nam w tym roku nie trafił, a to już wyścig przecież w środę, nie? Z Singapuru. Żeby nam się to tylko nie trafiło. Na tym okrążeniu pit stop, więc zmienimy sobie opony, które no są w sumie dobrym stanie, to nie jest dramat. O Jezus, ale mi klatkuje komp. Może powinienem go zrestartować przed nagraniem. Nie wiem. Zjeżdżamy już do pit stopu. Czy zjeżdża Ricardo? Też zjeżdża Ricardo. Będzie pojedynek w alei serwisowej. Raczej go powinienem wygrać, chociaż nie mówmy hop. No. Teraz jestem czwarty. Vettel 15. Zobaczcie, gdzie jest Vettel. Tak, wyjadę przed Ricardo. Całkiem superowo. Superowo. Jestem piąty na razie. Gutierrez 4, ale brawo dla Gutierreza, ale na pewno nie zmieniał jeszcze opon. Maldonado to samo, też jest przede mną, ale na pewno jeszcze nie zmieniał opon. Używam DRS-u, ale nie wyprzedzę go teraz, bo będzie zbyt duże ryzyko, chociaż mnie puszcza praktycznie, zobaczcie! Nie. Nie chcę ryzykować, żeby mi tylko tutaj nie zwolnił. Nie zwolnił, całe szczęście. No jak zjedę do alei serwisowej, to już od razu go wyprzedzę z automatu. Widzicie, co się z moim bolidem? No już jeżdża Maldonado.
No i spokojnie wyjadę sobie, słuchajcie, na miejsce numer 3. Jeszcze mogę nawet DRS-u użyć, fajnie. No już jestem trzeci, Massa czwarty, ale go chyba wyprzedzi Ricardo. 357 km na godzinę było, więc naprawdę prędkość bardzo duża. Myślę, że mogę teraz coś nieco się powiedzieć o historii tego toru, która no jest na pewno bardzo długa, na pewno jest bardzo długa. Ta historia. W pierwszym sezonie F1 tutaj było Grand Prix i nieprzerwanie od 1950 roku jest tutaj Grand Prix Włoch, tylko raz. W sezonie 1980 Grand Prix tutaj się nie odbyło, odbyło się na torze Autodromo di Enzo Ferrari, czyli Imola, po prostu mówiąc w skrócie. Tam odbyło się raz tylko Grand Prix Włoch, a tak zawsze to było Grand Prix. Najsłynniejszy zakręt to jest oczywiście parabolika, w której właśnie żeśmy przed chwilą wyjechali. Tor był wielokrotnie przebudowywany, kiedyś tutaj był słynny owal, ale znaczy do dzisiaj on jest. Można go sobie zobaczyć bez problemu. Na tym torze byłem w tym roku. Naprawdę jest dosyć ciekawe przedsięwzięcie, tak pojechać na taki tor właśnie Formuły 1. Tak naprawdę w mapie toru jest właśnie ten klasyk, słynny owal. No ale tam wejść raczej ciężko jest. Cały tor położony jest w parku. Tak naprawdę widzicie, tu wszędzie są drzewa tak naprawdę. No i to jest prawda, wszędzie. To jest tak naprawdę ogromny park di Monza. Tak to można nazwać. I w całym lesie się to wszystko mieści, więc można tu wszędzie spacerować i podziwiać też piękne lasy tutaj wokół miejscowości Monza we Włoszech. Od wielu lat ten tor jest ostatnim wyścigiem europejskim, tak samo w tym roku, w 2014. Jest to ostatni wyścig w Europie, potem ruszamy już na wielką przygodę, zaczynając od Azji, Singapur, Japonia, potem Rosja, potem zmieniamy stronę i jedziemy do Ameryki, ruszamy do Ameryki Północnej na tor w Austin, potem ruszamy na tor Interlagos w Brazylii, do Ameryki Południowej, a później wracamy znowu do Azji, do, słuchajcie, Abu Zabi na zakończenie sezonu, więc jest to ostatni tor europejski, na którym rozgrywa się Formuła 1. Bardzo blisko jest Daniel Ricciardo, naprawdę ogromnie mu bolizna sterowny jest. Muszę naprawdę uwagę, straciłem sekundę w tym okrążeniu. Ale co się dzieje z Ricciardo? Zobaczcie! Co za komedia! Totalnie nie ma prędkości. Bo nie wyprzedzić w ogóle. One są na pewno... O, widzicie, patrz jak się fajnie opony rozgrzewają w tej grze, naprawdę to jest dosyć dobrze zrobione. Bardzo się rozgrzewają te opony. Mówię, do tego stylu jazdy się naprawdę nauczę spokojnie. Tylko muszę jeszcze sporo pojeździć, a nie miałem do tego czasu. Ale robimy już testy w Singapurze i szczerze jeździ się naprawdę całkiem nieźle. Mam dosyć dobre czasy nawet. Oczywiście wszystko było na próbie czasowej, tam oczywiście wszystko jest szybciej, ale naprawdę jeździ się całkiem nieźle, mimo tego, że wydaje wam się, że jest tu na sterowność, ale w Singapurze aż tak tego nie widać. Tam nie ma aż takich prędkości, nie ma tych takich szybkich zakrętów tak naprawdę, więc tam są same wolne, więc to nie ma żadnego problemu. Może być problem z trakcją, ale myślę, że sobie dam radę. Ja nie dam rady. Ja dam radę. Jedna z ostatnich szans Daniela Ricciardo na wyprzedzenie Nowaka. Czy on to zrobi? Czy wyprzedzi mnie? No, jest bardzo szybki. Szybki jest Ricciardo. No, proszę Państwa. Nie. Nie udało mu się. Ja używam, mówię wam, staram się używać teraz standardowej, ponieważ mam optimum paliwa już. Więc to jest duże dosyć ryzyko. No, Ricciardo jest daleko, daleko jest Ricciardo. Dużo stracił w tym pierwszym zakręcie. Źle wyszedł z tamtej szykany i potem widzicie, ile stracił, jak są ważne te wyjścia. To jest tor, może jest banalny, wydawał mi się banalny, same proste tak naprawdę. Jest to najszybszy tor w kalendarzu F1. 372 km na godzinę osiągnął tutaj Juan Pablo Montoya. Prędkość ogromna. W tym sezonie Ricciardo osiągnął tutaj 362 km na godzinę.
ale w tej grze nie widać, by tyle osiągał. Hamilton już wygrał wyścig, Ricardo jest bardzo blisko mnie, teraz jest ten ostatni zakręt, parabolika, która w tej grze nie jest wyasfaltowana, więc nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać z tego powodu, że nie jest wyasfaltowana. Dużo osób się właśnie spiera, czy to dobrze było, widzicie, nie jest asfalt, jest trawa. Ricardo nie wyprzedzi mnie, także jest trzecie miejsce na Monzy. Wygrywa Hamilton przed Rosbergiem. Za mną Ricardo i Vettel. Vettel dopiero ósmy, więc prowadzę z nim w tym moim boju o fotel w zespole Red Bull Racing. Oh yeah! Ile osób odpadło? Kto odpadł? Perez, Magnussen, Kwiat, Wernik, Grosjean i Kobayashi. No, więc tutaj jakieś takie... No nie są to jakieś gwiazdy niesamowite. Uff, ale się zgrzałem, masakra. Jestem na trzecim miejscu, widzicie, Hamilton ma ogromną przewagę już nad Rosbergiem, a ja mam przewagę, słuchajcie, 19 punktów nad Vettelem w klasyfikacji generalnej, a w konstruktorach jesteśmy na trzecim miejscu i prowadzimy już nad Ferrari ze sporą ilością punktów. Wysiadam z bolidu, no równie, cieszę się naprawdę, że jestem trzeci na takich ustawieniach, naprawdę się, ogromnie się bałem, by nie wypaść z toru, naprawdę, można potwornie łatwo wypaść z toru teraz, ale powiem wam, że teraz naprawdę mogę piruety robić, jak nie wiem, powiem wam szczerze, na tych ustawieniach, więc jest plus. Frank Williams zachwycony, Nowak na podium, Lewis Hamilton zwycięża. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli tak było, to dajcie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczny. Skomentujcie ten filmik, zasubskrybujcie kanał, by mieć informacje o nowych filmach. Zaglądajcie również na Facebooka oraz na Twitcha. Dziękuję wam jeszcze raz. W przyszłym odcinku ruszamy na Grand Prix Singapuru na torze Marina Bay w Singapurze. Trzymajcie się i cześć!